Siema! Siemanie wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku jesteśmy ponownie na wariatkowie, ponieważ jesteśmy już bardzo blisko osiągnięcia pełnego sukcesu i podania Milki, mikstury pamięci dzięki której przypomni sobie, kim tak naprawdę jest i kim była. Bo to jest bardzo ważne, żeby sobie jednak o tym przypomniała. Zanim rozpoczniemy odcinek, poproszę was o to, żebyście zostawili łapkę w górę i zasubskrybowali kanał. Ale, no ten też musi zasubskrybować, ale będzie mi jeszcze bardziej miło, jak zasubskrybujecie mój drugi kanał, ponieważ tam będą się pojawiać bardzo fajne odcinki w grudniu. Wczoraj mówiłem już troszkę o tym, na Instagramie troszkę więcej powiedziałem, więc jak oglądacie ten odcinek, możecie wbić na Instagrama, bo tam jest informacja, co będzie w grudniu. O, to jest, ale żebym teraz wykminił, bo tam jest, bo ja wczoraj to powiedziałem, a nie chciałem powiedzieć na YouTubie, więc powiedziałem na Instagramie, zapraszam, możecie wbić, tam na story jest oczywiście. Taki spoiler mogę wam dać, takie otóż to filmy będą w grudniu, na tamtym drugim kanale oczywiście, więc zachęcam, żebyście tam wbili, bo jak chcecie zobaczyć, o co chodziło z tymi filmami i tak dalej, no to uważam, że powinniście tam pójść, bo będzie się działo. A ja witam was oczywiście na wariatkowej i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, dopilnowałem tego, co, znaczy zrobiłem to, co obiecałem, że zrobię i zdobyłem tą pałkę Blaze'a, ale zanim wam pokażę w ogóle, zanim zaczniemy robić te wszystkie, jak to się nazywa, te potki i tak dalej, to muszę wam jedną rzecz pokazać i jest to bardzo fajna rzecz, ponieważ pokażę wam, jaki super portal zbudowałem, bo no tak mi się podoba ten portal, że to jest niesamowite, już go widać stąd, no jest po prostu, moim zdaniem, bardzo fajny design, bardzo fajny, nie będę ukrywać, zainspirowałem się gdzieś tam w internecie, wpisałem sobie Minecraft design portal i tak dalej i no uważam, że wygląda naprawdę przednio, nie? I tam byłem, oczywiście zdobyłem tą pałkę Blaze'a, więc już na odcinku tego nie będę robić, bo bez sensu, żebyśmy szli do Netheru na odcinku. Nether to jest chyba jedna z nudniejszych rzeczy w ogóle w Minecrafcie, więc portal się nam przyda, ale bez sensu, żeby tam w ogóle chodzić, jakieś dziwne akcje robić i tak dalej. Więc ja wrócę i zrobię tą potkę. Ja też poza tym chciałbym przygotować takie miejsce, w którym będę mógł to jakby dać Milki, ale tak, żeby ona się totalnie tego nie spodziewała, bo jak wyciągnę tą potę i w nią rzucę, no to mogę nie trafić, nie? A jeżeli przygotuję jakiś mechanizm, dzięki któremu ona sama jakby go uruchomi i będzie w odpowiednim miejscu, w którym musi być, żeby ten mechanizm jakby zadziałał, no to po prostu będzie idealne, bo na pewno dostanie tą potką, to wtedy wymierzymy wszystko co do milimetra i nie będzie szans, żeby ona nie dostała, bo wiecie, ja mam cela jak baba z wesela, mogę nie trafić, a jednak jak zrobimy jakąś specjalną maszynę, która sama będzie to naprowadzać, no to jednak oczywiście trafimy. Ja przygotowałem sobie tam sobie trochę rzeczy właśnie do tego, żeby takie rzeczy zrobić. Nie mam niestety w ogóle redstone'a, żeby zrobić jakiś mechanizm i tak dalej, ale słyszę tutaj gdzieś moby, one tutaj nieźle szarżują, pewnie tutaj szarżują za tymi drzwiami, to tak się spodziewam, tutaj są, no, ale dlaczego wy się tutaj respicie? Tu jest oświetlone, dobra, nieważne, tam coś jest na końcu. Co tam jest? A, też zombiak, dobra. Zamknę to na razie, to jest nam niepotrzebne. Przejdźmy do tych potek, ponieważ mamy potki i tutaj przygotowałem sobie jedną butelkę z wodą, żeby po prostu przetestować, jak to będzie wyglądało w sytuacji, kiedy będziemy mieli, no, muszę mieć jakiś, że tak powiem, obiekt badawczy, no bo na tym nie chciałbym testować, wiecie o co chodzi. Więc uwaga, wkładamy tutaj tą butelkę, wkładamy to, aha, jeszcze musimy to zamienić tutaj właśnie na blaze tego. I uwaga, wielka chwila, ponieważ rozpoczynamy robienie mikstury. Jeżeli się coś się zepsuje, zniszczę miksturę, najważniejszą miksturę jaka jest. Więc uwaga, dajemy i... aha, jedno tylko wystarczyło, ale dobra, robi się mikstura, czy to się uda? Proszę, niech to się uda, niech będzie mikstura, dzięki której uda nam się to zrobić. Teraz zamienimy wodę, tą butelkę. Cicho? Mój zegarek zaczął do mnie mówić. Dlaczego on do mnie mówi, a ty tak... co jakiś czas regularnie on do mnie mówi. Dobra, mamy te mikstury, jest mikstura pamięci i jest ta woda do przetestowania. Mam też dispenser, żeby właśnie przetestować jakieś miejsce, w którym będziemy mogli zrobić specjalny mechanizm. Nie mam niestety w ogóle redstone'a i to jest lekki problem, ale możemy to mniej więcej zaplanować, w którym miejscu ma wylecieć ta mikstura, żeby na pewno w Milki trafić. Więc wydaje mi się, że zrobimy to gdzieś w moim Toast House'ie, myślę, że tam będzie najłatwiej to zrobić, więc pójdę w tamto miejsce i tam spróbujemy gdzieś ulokować ten dispenser, zrobić tak, żeby ona musiała coś otworzyć, żeby musiała gdzieś kliknąć, albo wejść, nie wiem, nadepnie na półpłytkę, o, to by było w ogóle najlepsze, jakby nadepnęła na półpłytkę i wtedy jak nadepnie na to ta mikstura wpadnie na nią, no przecież to jest genialne, to jest w ogóle, no tylko ja mogę coś takiego wymyślić, po prostu to jest wielki umysł, wiecie o co chodzi. Więc uwaga, ja myślę, że możemy zbudować tam takie dodatkowe pomieszczenie, tak jakby i w tym pomieszczeniu zrobić po prostu na jakąś kabinę, chociaż ona może się spodziewać, jak zrobię taką kabinę jednoosobową, to ona się na pewno będzie spodziewała, że tam coś chodzi o tą miksturę i tak dalej, więc to nie jest chyba najlepszy pomysł, to by musiało być, kurczę, za bardzo nie wiem co, ale widzicie, tak jak tutaj mamy półpłytki, które aktywują to, mogę zapożyczyć sobie jedną półpłytkę, bo dobra, ona będzie się jedno tylko otwierać, trzeba zrobić coś, przez co ona będzie musiała przejść i wtedy tam coś się wydarzy. Ja tutaj pamiętam, że zacząłem robić takie pomieszczenie, już z myślą właśnie o czymś tutaj, ale za bardzo nie miałem pojęcia, co tutaj zrobię, ale można by było zrobić tutaj coś takiego, na przykład
patrzcie, zrobić... Tylko jak ja zrobię kabinę, to ona się zorientuje, o co chodzi. To tak też nie może być, ja muszę to zrobić, muszę to jakoś pięknie ukryć, muszę to albo zrobić tak totalnie niespodziewanie, żeby ona, wiecie, żeby ona podeszła, nadepnęła na... O, wiem! Ej, a jakbym to zrobił po prostu na zasadzie takiej, że ona, jak będzie szła tutaj na przykład, że stanie na te, to uruchomi to i wtedy tutaj spadnie coś z góry. Wtedy ona idzie i ma takie pum i od razu dostaje tym. No, to by było to, to by było to. Tylko które najlepiej? To by było najlepiej... Wiem, a jakbyśmy zrobili coś takiego, patrzcie, patrzcie to, stawiam tutaj, żeby to się otworzyło, jakbyśmy tu ustawili dispensery, znaczy jednego w sumie, który by to spuścił na dół, to ona idealnie idąc tędy, będąc, chcąc przejść, od razu to uruchomi, no przecież to jest idealny pomysł, to jest, jeny, jak ja to wymyśliłem, przecież to jest jakiś, to jest idealne przecież, dobra, rozwalmy to i tutaj niestety to jest, aj, to jest jedyna lipa, że tutaj mamy w sumie taką sytuację niemiłą, musimy zamurować też to tutaj, przydałoby się jeszcze jednego dirta gdzieś ogarnąć, halo, dajcie mi dirta, dobra, weźmy to, weźmy tego dirta i jeszcze jednego dirta, bo przydadzą nam się trzy, bo chciałbym też to z góry teraz zamurować, skoro tutaj, aha, to tak wygląda. Okej, to zróbmy tak. W takim razie musimy to zamurować. Ona nie może widzieć tego. To nie może się jej w żaden sposób rzucić. Ona nie może wiedzieć o tej pułapce. Bo jakby się dowiedziała, to jest koniec. To jest po prostu koniec. To nie ma szans. Dobra, tak tego nie zauważy. Idziemy tu, to się otwiera. Tutaj też dam, żeby to na boki nigdzie nie poleciało. I mamy teraz tutaj tą wodę. I teraz musimy jakoś doprowadzić tam całe zasilanie, więc wydaje mi się, że musimy się tutaj jakoś dostać na dół. No ja tutaj robiłem ten mechanizm trochę, on jest skomplikowany, ale tu, o, czekajcie, tutaj by można było w sumie podejść od góry, bo tam, tutaj już niewiele, naprawdę niewiele trzeba, tak mi się wydaje, tylko ja niestety nie mam w ogóle żadnego redstone'a, no nie, no to jest najgorsza informacja, jaką, o nie, jak ja stąd wyjdę teraz, o nie, dobra, wyjdę, wiem jak, wyjdę tędy, uwaga, tu rozwalamy to, sobie tak przejdziemy i tutaj zamuruję to teraz tu, okej. Możemy to na razie zamurować, żeby nikt się tutaj nie spodziewał. Musimy dostać... ale miałem laga, dobra, czekajcie, niech to się otworzy. Gdzieś jeszcze dwa powinienem ulokować te. Skąd ja je mam? Ja za bardzo nie wiem, skąd mam te bloki. Chyba tam z góry były, czy nie? Możliwe, że tutaj z góry, czekajcie, czy tutaj normalnie one były? Chyba tutaj były. Ale dobra, niech sobie to tak jest na razie. To tam, mam nadzieję, że się nikomu nie rzuci w oczy. Mamy dwa na zapas. Potrzebujemy redstone'a, redstone. Mam nadzieję, że ktoś ma redstone'a, błagam. Jakby ktoś miał redstone'a, to by było tak świetnie. Bo byśmy już od razu mogli zrobić ten mechanizm, a on nie będzie jakiś mega ciężki, mi się wydaje. Tylko muszę zdobyć redstone'a jakiegoś. Albo może ja mam? Ej, może mam w jakiejś skrzynce, teraz jak sobie tak myślę. Bo ja nie sprawdziłem, ale wydawało mi się, że nigdy nie zbierałem, ale... Znaczy, zbierałem kiedyś, ale czy ja go mam dalej? Nie wiem, idę sprawdzić. Zobaczymy, czy mam tego redstone'a, czy nie. Dobra, mamy redstone'a, dobra, czyli mamy 26. To nie jest dużo, ale damy radę, bo jak robiłem tam ten mechanizm, to przecież musiałem mieć redstone'a. Weźmy sobie trochę tego i weźmy sobie trochę tego, żeby zrobić jakieś tam dźwignie i tak dalej. Wydaje mi się, że to nam wystarczy, to jest jakaś skrzynka pusta, więc nie wiem za bardzo, o co w niej chodzi. Rozwalę ją po prostu, nie jest nam potrzebna. Przejdźmy w takim razie do tego domku i spróbujmy zrobić ten mechanizm, bo mamy redstone'a, czyli jesteśmy w stanie to zrobić. Teraz wydaje mi się, że łatwiej będzie się chyba od góry z tym kopać, niż robić to od dołu, więc po prostu zróbmy tak, musimy przejść tutaj, musimy zrobić tu i teraz tutaj skopać się jakoś na dół. Okej, tutaj to jest plan. Okej, ja już widzę, jak to będzie szło. Czyli idziemy tak, możemy zrobić przejście w sumie tutaj, okej. O kurde, spadłem sobie na dół, to tak nie miało wyglądać, ale zrobimy tak i teraz damy tu i możemy iść z redstone'em w drugą stronę. Tylko jest jeden mały problem, który nazywa się to, że to już jest jakby zasilone, więc jakby jak to dotrze do tego, to już będzie od razu zapalone, więc to trzeba jakby wyłączyć, tak jakby, czyli potrzebujemy pochodnie. O nie, to jest ciężkie. Ja to tak, wiecie, niby się znam na tych redstone'owych mechanizmach, ale trzy nam wystarczą, myślę. Zróbmy tak, tutaj sobie idzie... albo inaczej zrobimy, czekajcie, tu rozwalę, tu też, mamy tutaj, teraz pytanie, czy jak ja postawiłem to pochodnie, czy ja nie zepsułem tego mechanizmu, czy on dalej będzie działać, uwaga, sprawdźmy to. A, widzicie, z jednej strony nie działa, ta pochodnia zniszczyła mechanizm, ajajajajaj, dobra, tak być nie może w takim razie, musimy zrobić to inaczej, ej, dobra, to będzie ciężkie, czuję, że to będzie ciężkie, spróbujmy zrobić tak, rozwalmy to. Już się wkopujemy w środek, to tak też, tutaj też nie można. Dobra, czyli musimy pójść jednak w tą stronę, tutaj. I teraz tutaj musimy kminić nad tym mechanizmem, czyli robimy tak. Robimy tu, albo czekajcie, tak. Robimy tu, stawiamy... Okej, zadziałało. I teraz, czy jeżeli ja postawię tutaj... czekajcie, przejdę tu
i postawię teraz tutaj ten czerwony, to czy to zadziała? Okej, to jest bardzo ważne, czy tutaj to zadziała, tylko ja nie jestem tego za bardzo w stanie sprawić. Chociaż nie jestem w stanie, dobra, czekajcie, czekajcie, stańmy tutaj, rzućmy tutaj te. Działa mechanizm, więc jest wszystko dobrze. Pytanie teraz tylko, czy tam się świeci, okej, czyli to powinno teoretycznie działać. Dobra, nie, no nie wyjdę tędy, no nie wyjdę, czekajcie, muszę tak zrobić szybko. Tak, świeci się tu, tak? Świeci się, dobrze widzę? Świeci się, okej, czyli działa ten mechanizm. Okej, dobra. Bierzemy to, dobra, ja jestem mistrzem mechanizmów, ja już to wiem teraz w tym momencie. I robimy tak, przechodzimy tutaj, postawmy tu, mamy tak, teraz musimy przejść tu. I teraz muszę zrobić bardzo ważną rzecz, czyli naprawić ten mechanizm, który zepsułem, bo przez niego to nie działa teraz. Tutaj, okej, działa znowu z powrotem, jest wszystko super fajnie, tutaj się nie świeci. I mamy teraz tak. Okej, i teraz to musimy zamurować tutaj. Dobra, uwaga, wielki test. To jest wielki test w tym momencie, bo jak to nie zadziała, to... Wiecie, mamy tylko jedną szansę, bo dałem tam tą butelkę. I teraz uwaga, czy to zadziała? Rzućmy tutaj te. Działa! Czyli ona na bank to przyjmie, Ej, mechanizm zadziałał. Czyli jeżeli... Tylko teraz najgorsze jest to, że... Najgorzej, jeżeli ja tam wsadzę to, a ktoś inny to przyjmie. To będzie najgorzej. Ale dobra, trzeba zaryzykować, tylko z tym, że ja tego nie dam teraz tam, tylko ja to dam już jak będę typowo ją miał gdzieś na oku tutaj, bo wiecie, bo teraz sam jeszcze tędy przechodzę, więc jest ryzyko, że sam bym to zgarnął, a tego bardzo bym nie chciał. Ale okej, mechanizm działa w tym momencie, tutaj jak się nadepnie, to od razu leci, więc dostanie na bank i na pewno przyjmie jej się ta podka. Dobra, mamy mechanizm, mamy przygotowaną pułapkę, teraz pora tylko, by poczekać, aż ona przyjdzie na serwer i, że tak powiem... podać jej tą miksturę pamięci, żeby sobie przypomniała, kim jest. Ale to oczywiście nie dzisiaj, no bo nie ma jej teraz, więc nie będę tutaj tak bezczynnie czekać. Myślę, że możemy na ten moment zakończyć i w następnym odcinku, mam nadzieję, że w następnym, uda nam się ją po prostu złapać w to i podać jej tą miksturę pamięci. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro. Pozdro, cześć, pa, pa.